Słuchajcie, Chorwacja to takie nieruchomości przede wszystkim, jeśli chodzi o miasta. I to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo nietypowe. Tu jest dużo zabytków, ale to nie będzie o zabytkach. To będzie naprawdę o nieruchomościach. Jeśli Chorwacja, no to w dużej mierze na pewno morze. I to morze jest na pewno istotne, jest bardzo fajne, jest dość słone, jest dość ciepłe. I przez to turyści tutaj tak z chęcią przyjeżdżają. No i właśnie postaram się wam tak bardzo pokrótce powiedzieć, o co tutaj chodzi w nieruchomościach. Więc po pierwsze, agencje nieruchomości są bardzo cofane, jeśli chodzi o wizualne aspekty, jeśli chodzi o pokazywanie tych fajności, które są bardzo istotne. Agencje nieruchomości w Chorwacji biorą prowizję tylko od sprzedającego najczęściej. Teraz jak wyglądają ceny? Słuchajcie, ceny apartamentów nowych, jeśli chodzi, że z widokiem na morze, czyli to jest często pierwsza, druga, trzecia linia, wyżej będzie ciężko widok na morze, chyba że pójdziemy w ogóle na czwartą, piątą, ósmą linię, gdzie są skały. To rzeczywiście tam może być nawet 10. linia z widokiem. Ale takie ceny mniej więcej tutaj są w wysokości 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Sezon zdecydowanie jest dłuższy niż w Polsce, bo już niektórzy mówią, że się zaczyna w kwietniu. Takie pływanie pewnie zaczyna się w czerwcu, choć Polacy, jeśli potrafią w Bałtyku pływać, to i tutaj będą potrafili wcześniej popływać. Jeśli chodzi o ceny, w sklepach są droższe, tak w przeliczeniu złotówkowym, jeśli w taki sposób się liczy, jest troszkę drożej, jeśli chodzi o spożywkę. Jeśli chodzi o restaurację, jest też troszkę drożej niż w Polsce, ale jest trochę taniej niż w tym roku w słynnej Juracie. Natomiast tak, to tego typu będą tutaj na pewno kwoty. Jakie to są kolejne atuty? Atuty są takie, że tutaj prawie zawsze jest pogoda. Jak tu wszyscy mówią, że to jest prawie pogoda, to jest bardzo dobre, jeśli chcemy liczyć na turystów, którzy będą dużo wcześniej mogli zarezerwować sobie jakiś swój pobyt, czy coś w tym stylu, bo na pewno nam na tym zależy, aby te pobyty były zarezerwowane. I właśnie trafiliśmy do ślepej uliczki, więc musimy się wrócić powolutku. Ta pogoda na pewno jest czymś fajnym. Sporo Polaków tutaj inwestuje. Naprawdę się okazuje, że to jest dość spora grupa ludzi, czyli to są osoby, które pewnie wiedzą, że już Sopot i Kołobrzeg to nie wszystko, że warto czasami i w ciepłe kraje, w cieplejsze kraje troszkę zainwestować. Chorwacja jest mniej więcej 10 razy mniejsza od Polski, jeśli chodzi o ludność. Natomiast 25% tej ludności w piku takim skrajnym potrafią stanowić turyści, co jest naprawdę bardzo silną liczbą. W Chorwacji jest Ministerstwo Turystyki. W Polsce, jak wiemy, jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, więc tę turystykę u nas się bardziej po macoszemu traktuje. Natomiast w Chorwacji jest to tak silna gałąź, że wygląda ta tak, jak wygląda. I właśnie to teraz widzimy nagle, nawet podczas tej koronki, że jestem bez maseczki na legalu. Nikt nie robi z tym problemu, no bo to jest tak silna część PKB, że turystyka musi sobie radzić. Więc nie ma tak jak w Polsce, że przez całą wiosnę wszyscy, co na Booking zainwestowali swoje pieniądze, nagle zostali sami sobie. Tutaj tak nie ma. Tutaj naprawdę jest wsparcie na tyle, na ile może być wsparcie, z przymykania oczu. A co się ma wydarzyć później, to się wydarzy. Natomiast ludzie nie są całkowicie pozostawieni samemu sobie, jeśli chodzi o tych inwestorów. Leci się tutaj niecałe 2 godziny z Warszawy, to też jest atut, bo naprawdę 2 godzinki można wsiąść w samolot i przylecieć chociażby do Splitu, skąd są fajne miejsca wypadowe. Są też samoloty do Dubrownika, także tam też, jeśli ktoś bardzo chce w takie okolice polecieć, bardziej zabytkowe, to może to wszystko sobie ogarnąć. Także słuchajcie, Chorwacja jest całkiem spoko, jeśli chodzi o inwestowanie. To nie jest jedyny kraj, to jest dość podobne jak Hiszpania. To jest całkiem podobne jak Włochy w jakimś stopniu. Natomiast wiadomo, jest jakaś tam kultura indywidualna, która potrafi się wyróżnić. Polacy są tu wbrew pozorom całkiem mile widziani. I teraz jak jest ze stopami zwrotu? Jest gwarantowany najem, jest mniej więcej od 5 do 7%. Przy czym około miesiąca potrafi być pobytu właścicielskiego. I właśnie taką ofertę wam w opisie pokażę pierwszą, żeby to nie było, że tylko taki jestem gołosłowny, tylko że takie możliwości też tutaj są. W opisie będzie taka pierwsza oferta, którą jesteśmy w stanie zaoferować. To są apartamenty takie zbliżone do poziomu premium, jeśli chodzi o ten rynek. Blisko morza, fajnego morza, fajnej plaży, naprawdę blisko mariny, blisko zatoki, gdzie są jachciki, gdzie są fajne rzeczy, więc to będzie na sam początek. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu. Postaram się na gorąco odpowiedzieć. Tym bardziej, że mamy tu kontakt z agencją nieruchomości, mamy tu kontakt z deweloperami. I jeszcze z kimś tam mamy kontakt, o czym nie możemy mówić, bo wszystkiego się nie mówi na ten moment. Dajcie suba, proszę. Dajcie lajka. I dzięki bardzo za uwagę. A ja lecę się pakować. W ogóle sorry, że byłem w okularach, ale tu taka jest lampa, że musiałem być w tych okularach. Zapraszam ponownie, będzie coś jeszcze o inwestowaniu, a teraz ja muszę się zawijać, bo niebawem mam samolot. Dzięki bardzo.